Jeżeli chodzi o wyniki ogólne, to wyniki ogólne są podobne do tych z lat ubiegłych. Wskaźnik błędu stwierdzony w roku bieżącym to jest 4,4%. Przypominam, że w roku ubiegłym było to 4,5%. Opinia ETO bez zastrzeżeń dotyczy wiarygodności sprawozdania finansowego. Dochody natomiast zostały uznane w całości jako legalne i prawidłowe. Które polityki są najbardziej odpowiedzialne za ten poziom błędu 4,4%? Otóż, podobnie jak w latach ubiegłych, jest to konkurencyjność, jest to spójność oraz jest to rolnictwo. Poziom błędu w tychże trzech politykach wynosił 5,6, 5,7 oraz 3,6%. Ale informacja bardzo ważna. Komisja zastosowała środki naprawcze. Gdyby komisja tychże środków naprawczych nie stosowała, to poziom błędu byłby nawet zdecydowanie wyższy, bo wynosiłby nie 4,4 ale 5,5%. Gdyby wykorzystać wszystkie informacje, które znajdują się w naszych systemach, europejskich systemach zarządzania i kontroli, to poziom błędu Zobniżyłby się blisko do progu istotności wynoszącego 2%. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że systemy kontrolne, gdyby wykorzystywać je w sposób właściwy, pomogłyby na obniżenie wielkości czy współczynnika błędów. Wiadomo, że nasza Metodologia nie jest przeznaczona do pokazywania sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich, natomiast można wyciągnąć pewne takie informacje z tabel, które tam są zawarte. Pierwsza taka informacja dotyczy udziału wydatków Unii Europejskiej w wydatkach publicznych w Polsce. Udział ten wynosi 10%. Jest to szóste miejsce w skali Unii Europejskiej. Druga taka informacja dotyczy absorpcji środków z tej starej perspektywy. W skali całej Unii Europejskiej ten poziom absorpcji to jest 77%. W Polsce to jest 85%, czyli zdecydowanie lepiej niż średnia unijna. Niemniej trzeba zwrócić uwagę na to, iż w dalszym ciągu jest wielka kwota środków do wykorzystania. Wiem o tym, że rząd polski rozpoczął negocjacje z Komisją Europejską w sprawie przedłużenia tego terminu ostatecznego rozliczenia środków i uważam, że jest to krok w bardzo dobrym kierunku. Byliśmy w tej starej perspektywie największym beneficjentem funduszy. Unijny, głównie w Funduszu Spójności. A zatem byliśmy również najczęściej kont kontrolowanym krajem. Za, za okres całej perspektywy tych kontroli w Polsce odbyło się aż 460, a za rok 2014 tylko było ich aż 87, i to jest pierwsze miejsce w skali yy, Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o częstotliwość stwierdzonych błędów, to częstotliwość ta za 2014 w Polsce wyniosła 15%, w skali całej Unii 26%, a zatem u nas częstotliwość stwierdzonych błędów jest zdecydowanie niższa niż w skali całej Unii Europejskiej. Wniosek może być z tego taki, iż Systemy zarządzania i kontroli działają w Polsce relatywnie sprawnie. Wiem, że w nowej perspektywie również będziemy największym beneficjentem, czyli wniosek jest tutaj kolejny taki, iż należy kontynuować poprawnianie, usprawnianie funkcjonowania tych systemów, aby wyniki w tej nowej perspektywie były przynajmniej tak samo dobre jak w perspektywie, która mija.